No hejka, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dywanikami komórkowymi od firmy, już pokazuję z jakiej firmy, z firmy Ewa Dywaniki, która będzie robiła też dla nas najprawdopodobniej na zlecenie. Natomiast ja postanowiłem najpierw te dywaniki przetestować, żeby to po prostu, żeby mieć pewność, że ten produkt jest taki, jak jest zapowiadany. Na tą chwilę one robią fajne wrażenie. Przede wszystkim, co można uzyskać, to można uzyskać kolor zbliżony do wnętrza. Ja mam samochód szary, czyli wziąłem sobie szarą obramówkę, a to jest dostosowane do koloru siedzeń, mniej więcej do koloru siedzeń i jakby tapicerki tej na desce rozdzielczej. Kirill właśnie wyciąga stare dywaniki, zaraz będziemy to wkładać. Będę je testował na trasie do Katowic. Może trochę śniegu popada. Podobno taki jeden dywanik jest w stanie przyjąć 3 litry wody. Wyobrażacie sobie? Właśnie dzięki temu, że ma takie o komórki. Dodatkowo zamówiłem sobie taką podstopnicę jeszcze. Podobno jest nieśmiertelna. Także też damy jej popalić. Także jestem podekscytowany. Bardzo dużo testów, akurat przedświątecznych. Także może Wam to ułatwi też pewne zakupy. No nic. Kirill to wstawi, pokażę Wam, jak to wygląda w środku. No dobrze, Kirill już to ładnie podpasował, zobaczcie. Kurczę, wygląda to naprawdę elegancko. Bardzo ładnie dopasowane. Widać, że jest to robione pod wymiar. Więc pasuje idealnie. Jeszcze zobaczę z drugiej strony. Może kolor nie jest idealny, no też trzeba pamiętać, że wybieraliśmy z jakiejś dostępnej palety kolorów, które tam były. Ale patrzcie. Źle nie jest. Jakiś tam mecz kolorów jest. Także Ewa Dywaniki jak na razie robi super wrażenie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po trasie. Chłopaki zapewniają, że wystarczy te dywaniki tylko strzepnąć. Ewentualnie trochę przepłukać i strzepnąć. I będzie powrót do, że tak powiem, normalności. Także jestem pełen ciekawości, jak to będzie wyglądać. Ale na razie wygląda mega fajnie. Dzisiaj mamy bardzo mocne opady śniegu. Patrycja właśnie jechała X-em, także jedyne co widzę to że wycieraczki rzeczywiście zbierają wilgoć. Natomiast podstopnicę wybraliśmy w trochę nieszczęśliwym kolorze i się że dosyć pobrudziło. Natomiast same wycieraczki jak na razie wyglądają mint. Mintowo. Komórek. Ja pierwszy raz z takim rodzajem dywaników spotkałam się podczas testu w BMW i8, nie wiem czy pamiętacie. Byłam zachwycona wyglądem tego dywanika. Bardzo mi się to spodobało. No i później na internecie znalazłam właśnie, że w Polsce są produkowane takie dywaniki. Dostaliśmy je do testów. A jak widzicie, ja mam w kolorze granatowym, no tak powiedzmy granatowy, niebieski. Można sobie wybrać kolor, tych kolorów jest bardzo dużo do wyboru, także można sobie wybrać taki, jaki nam pasuje. I one są robione pod wymiar konkretnego auta, także można dobrać je idealnie do swojego samochodu. Będę testować, bo przyznam szczerze, że wyglądają bardzo ładnie, teraz zwłaszcza jak są czyste. Będę je testować, jak one się sprawują podczas użytkowania, takiego normalnego użytkowania, czyli wożenia dzieciaków, które nie wytrzypują butów przed wsiąściem do samochodu, nie zmieniają tych butów na kapcie, słuchajcie, tylko z całym błotem, z całym tym śniegiem, brudem wpakują się do auta. Więc bardzo jestem ciekawa, jak one będą się sprawować, bo z tego, co czytałam na stronie producenta, to ten brud, że tak powiem, nie utyka w tych komórkach, tak? Czyli powinno się, według tego, co pisze producent, 2-3 razy uderzyć od spodu, żeby ten cały brud się wydostał. Jestem bardzo ciekawa, czy tak będzie rzeczywiście. Jeszcze chciałabym Wam pokazać, jak wyglądają obecne dywaniki, z których korzystam, żebyście widzieli. No, one były czarne, one były bardzo ładne, natomiast w codziennym użytkowaniu wyglądają tak, jak tutaj Wam pokazuję, tak? Czyli ten brud widać. On się zbiera, dywanik już się robi taki jaśniejszy.
Niestety nie wygląda to za elegancko. Natomiast te korytkowe, jak ja to nazywam, spełniały swoją funkcję, ponieważ ten cały brud zbierały, nic się nie wydastowało. Żadna woda ani błoto nic się nie wydastowały i też były dobrze dopasowane. Także zaraz będę wymieniać, zobaczymy, jak się prezentują te. Na początek chciałabym trochę opowiedzieć o tych dywanikach. Na stronie producenta Ewa Dywaniki możecie wybrać po pierwsze kształt komórek danego dywanika. Do wyboru są dwa, albo rąby, tak jak ja mam tutaj u siebie, albo plaster miodu. Następnie możecie wybrać jeden z wielu kolorów samego dywanika, także jest w czym powybierać. Ja mam akurat granatowy, ciemny niebieski, chociaż przyznam szczerze, kusiło mnie nad kolorem żółtym, pomarańczowym, tylko nie wiem, jak to będzie w praktyce z utrzymaniem czystości, więc zaczniemy od takiego. I trzecie do wyboru jest kolor obszycia. U mnie to jest, tak jak widzicie tutaj, czarny kolor obszycia. To też jest do wyboru. Według informacji od producenta, te dywaniki nie zatrzymują w tych korytkach, nie zatrzymują korytkach, komórkach, o tak lepiej, nie zatrzymują brudu. Teoretycznie, sprawdzimy to, teoretycznie wystarczy 2-3 razy je uderzyć od spodu, żeby ten brud się wydostał. One zatrzymują wodę w sobie, więc mimo tego, że nie mają tego kształtu takiego korytka jak te moje obecne, to teoretycznie woda nie powinna się z nich wydostawać, to też testujemy. I co jeszcze? I są one zarówno na zimę, jak i na lato i sprawują się w każdych warunkach. Sprawdzimy. Co najważniejsze, te dywaniki można dobrać do każdego samochodu. Na stronie są wymienione marki. Można dopasować pod kształt konkretnego modelu samochodu. Można zrobić na wymiar, więc powinny leżeć idealnie. Sprawdzimy. Zamontowane. Wyglądają pięknie. Proszę, zobaczcie. Dopasowane wszędzie. To jest akurat od pasażera z przodu. Tutaj od strony kierowcy, tutaj mają takie podkładki antypoślizgowe, to można sobie zażyczyć albo i nie, ale też mogą być w różnym kolorze. Tak, trochę są w tym momencie sztywne, tutaj jak dotykam, to mi się trochę ruszy, zobaczymy jak wsiądę. A tak się prezentuje dywanik zamontowany z tyłu. Tutaj jest bardzo dobrze dopasowany do foteli. Te wycięcia są bardzo dobrze dopasowane, leży idealnie. Tutaj do samego końca dochodzi, tu przy tym. Także, no, podoba mi się. Zobaczymy, jak w praktyce przy dzieciakach będzie się sprawdzał. Przy okazji mega zimowy test dywaników Ewa. Tu widać, jak zbierają wodę. To są te, które Patrycja sobie zainstalowała. Jedziemy zresztą z ekipą. Jest Patrycja, jest Karol. Tradycyjnie. Tak to teraz wygląda. Taką mamy zimę. Dobrze, ja swoje obłocone buciory kładę właśnie na Ewa dywaniki. Także zobaczymy, czy tą całą wodę, która tutaj się stopi, one przyjmą. Jesteśmy na Superchargerze w Katowicach, co zresztą widać na załączonym obrazku. Tadam! Pusto, pusto. O dziwo, na Katowice to bardzo dziwne. Jak na tą godzinę. Dobrze, ja w takim razie robię pierwsze opróżnienie wody z dywaników z firmy Ewa Dywaniki. O dziwo się nie wylało na boki. Patrzcie. Według instrukcji 3 uderzenia od spodu. Jak? No faktycznie. Woda wyleciała, jakby kanaliki są prawie że puste. Tutaj coś zostało. A tutaj spod spodu. No to ja ręką dotknąłem, ale tak suchej. Także jak na razie. Kolejny dzień testów dywaników Ewa, znaczy firmy, dywaników z firmy Ewa Dywaniki. Komórkowych.
Wczoraj bardzo mocno zadbałem o to, żeby dostała się do nich woda, także siedziałem cały czas w zobaczonych butach. Zobaczcie, ile tej wody tam jest. I teraz wyciągamy i patrzcie, nie wylewa się bokami. A jest tego sporo. Jest tego sporo, dobra. Musimy teraz opróżnić. W miarę opróżnione. Ciągle jeszcze nieźle wyglądają. No i jedziemy dalej. Damy jeszcze im trochę popalić, jeszcze myjnie. Przystępujemy do mycia dywaników. Tak wyglądają po paru dniach użytkowania. Tutaj Wam pokażę, jak w środku się brud zbierał. Sprawdzimy, jak idzie ich czyszczenie karczerem. Się prezentuje dywanik po umyciu go karczerem. To było dosłownie parę sekund mycia i spójrzcie. Jest czysty. Rzeczywiście nie widać na nim żadnych śladów błota. Tu jedyne co, to ja bym tylko ten element wymieniła na nieco ciemniejszy, bo jakieś takie drobne ślady zostały. Ale ogólnie, tak jak mówił producent, wystarczy przeczyścić go karczerem przez chwilę i dywanik jest z powrotem czysty i dosyć szybko wysechł. To jeszcze chciałam Wam pokazać, bo tego wcześniej nie zauważyłam. Tu jest rzep, także w tym miejscu, tutaj i tutaj. Także dywaniki można na te rzepy przyczepić do podłoża. Ja tego nie zrobiłam, jechałam w trasę i nie ruszał się ten dywanik, nie przesuwał, więc nie widzę takiej potrzeby, ale gdyby ktoś chciał, to może go przyczepić. Zakończyliśmy testy dywaników samochodowych komórkowych. Podsumowując, tak jak mówił producent, zatrzymują one wodę, błoto, śnieg. Bardzo łatwo się je z tej śniegu opróżnia, wystarczy kilka razy tylko uderzyć. Bardzo łatwo się je czyści karczerem, bo wystarczyło kilka sekund i one wróciły do swojego pierwotnego, że tak powiem, stanu. A do tego możliwość wyboru koloru pod siebie jest mega plusem, także polecam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was serdecznie na nasz kanał na YouTube. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie i wspierajcie. Dziękuję.